Cześć, nazywam się Maciek, a w tym filmie pokażę szanownej komisji 5 cech, dzięki którym poradzę sobie na wycieczce do Patagonii. Okej, bez zbędnej zwłoki, zacznijmy od pierwszej. A zaczniemy od rzeczy najważniejszej, czyli od doświadczenia w siodle motocykla, bo to już prawie 8 lat i prawie 100 tysięcy kilometrów na czterech motocyklach, i oczywiście na różnych innych, które testuję i próbuję na swoim kanale. Przynajmniej dwa razy w roku wyjeżdżam gdzieś dalej na wycieczkę na tydzień, solo oczywiście zawsze, w okolicach 3-4 tysięcy kilometrów. Oprócz tego co drugi dzień jeżdżę do Warszawy, do biura motocyklem w okolicach 100 kilometrów. 50 kilometrów w jedną stronę i 50 kilometrów w drugą stronę. Cecha numer dwa, czyli umiejętność jazdy w różnych warunkach. Mieszkam w małym miasteczku pod Warszawą i jeżdżąc praktycznie codziennie do Warszawy, przejeżdżam przez las, szutry, no i kopny piach, więc mam możliwość jazdy praktycznie w każdych warunkach. Może najmniej w błocie, bo po prostu niespecjalnie lubię, ale jak muszę, to oczywiście przejadę. Cecha numer 3, czyli znajomość mechaniki motocyklowej. Motocyklistą i fanem motoryzacji nie jestem tylko w siodle, ale również w garażu wieczorem naprawiam często jakieś małe usterki no, w swoich i nie tylko w swoich motocyklach. Jest to dla mnie pasja, zajawka i tak też spędzam wolny czas, więc potrafię wymienić olej, zakołkować oponę, naprawić elektrykę. Także te cechy na pewno pomogą mi i Wam, jeżeli mnie zabierzecie tam naprawić motocykl, po prostu. I teraz cecha numer 4, czyli to, kim jestem i dlaczego to mi pomoże poradzić sobie właśnie w wycieczce do Patagonii. Jestem uśmiechniętym, wesołym, otwartym gościem. Moi znajomi bardzo często mówią, że jestem komendantem każdej imprezy. No i tak czytam opis tego wyjazdu, że ludzie żądni przygód, śpiewu, tańca i wina, no to widzę tam siebie i na pewno poradzę sobie w takich warunkach. I ostatnia, piąta cecha, czyli gotowanie. Gotuję czasami dwójce moich dzieci i przeżyły to do tej pory, więc jeżeli przyjdzie mi ugotować Wam coś na tym wyjeździe, to na pewno się nie otrujecie. Dziękuję, że obejrzeliście ten materiał. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje tego kanału, to serdecznie zapraszam Was, żeby to zrobić. Mam nadzieję, do zobaczenia w Patagonii. Hej!